przyjechały zespoły przede wszystkim z Brzeska, z Bochni, z Tarnowa i z Krakowa. To są jeden zespół z Krakowa jest oparty o Garbarnię. No pozostałe to są zespoły, które grają w ligach wojewódzkich w Małopolsce. Fajny futsal, fajna piłka, bardzo ładna gra zespołów przede wszystkim. No widać, że zespoły się przygotowują do tych turniejów bardzo mocno, mimo że to jest najniższa kategoria wiekowa w futsalu. Turniej na pewno jest na bardzo wysokim poziomie, to jest druga runda eliminacji, także można powiedzieć, że w kraju grających w futsal zostało już tylko 30 drużyn na wszystkie 7 grup, także poziom jest na pewno wysoki. Zespoły, które tutaj przyjechały, znamy, jest trawiastych boisk, wiemy, że dysponują szeroką kadrą, świetnie się prezentują też na trawie, więc no, mają wiadomo ułatwione zadanie, mogąc wyselekcjonować tych 8-9 zawodników. Oczywiście liczyliśmy się z tym, że będzie bardzo ciężko, ale obiecaliśmy, że damy z siebie 100%, będziemy grali na pełnym zaangażowaniu i myślę, że będziemy to do końca turnieju prezentowali. Niestety dwa mecze na początek turnieju przegrane. Jeden minimalnie z Brzeskiem jedną bramką, drugi bardzo wyraźnie z Sopkiem przegraliśmy, ale tutaj widać bardzo fizyczne przygotowanie zespołu z Krakowa, który gra bardzo dużymi zawodnikami. Mam nadzieję, że jeszcze pokażą, że potrafią grać na hali i że jednak będzie tutaj parę korzystnych rezultatów jeszcze w pozostałej części turnieju. Tutaj cały czas sprawa jest otwarta, jeszcze dwa zespoły awansują. Turniej finałowy odbędzie się między 16 a 18 grudnia w Kobierzycach.